To zadanie rozwiążemy przy pomocy takiego diagramu, i jeszcze dodatkowo będziemy korzystali z tych informacji. Przeczytajmy pierwszą z nich. Mamy tutaj 130 uczniów, którzy lubią zupę pomidorową. Ja tą liczbę zapiszę o, w tym miejscu. Zobacz, na diagramie ten okrąg, który jest tutaj narysowany, pokazuje wszystkie osoby, wśród których są takie, które lubią zupę pomidorową, ale Zauważ też, że wśród tych osób będą się znajdowały takie osoby, które jednocześnie lubią zupę grochową i szczawiową. Poza pomidorówką, czyli lubią łącznie trzy zupy. I to są te wszystkie osoby w tym miejscu. Więc popatrzmy na ostatnią informację. Wiemy, że 10 uczniów lubi wszystkie zupy. Dlatego tutaj należy wpisać dziesiątkę. Następnie czytamy, że 110 uczniów lubi zupę szczawiową oraz 80 uczniów lubi zupę grochową. I teraz zaznaczę na diagramie to miejsce, w którym znajdują się osoby lubiące zupę pomidorową i szczawiową. Zauważcie, że Wśród tych osób mamy też takie osoby, które lubią jednocześnie, poza tymi dwiema zupami, zupę grochową. Więc, jeżeli z 40 uczniów wydzielimy 10 uczniów, którzy lubią 3 zupy, czyli odejmiemy te osoby, od 40 odejmiemy 10, to otrzymamy 30 uczniów lubiących tylko i wyłącznie zupę pomidorową i szczawiową. Następnie 30 uczniów lubi zupę pomidorową i grochową. To jest to miejsce. Tutaj mamy te osoby. Więc jeżeli od 30 uczniów odejmiemy 10, którzy lubią 3 zupy, zostaną nam te osoby, ci uczniowie, którzy lubią tylko i wyłącznie zupę pomidorową i grochową. Od 30, więc odejmuję 10 tak, od tej liczby. Odejmuję tą liczbę i otrzymuję 20 takich uczniów. I jeszcze 20 uczniów lubi zupę szczawiową i grochową. Więc wśród tych 20 uczniów mamy 10, którzy będą jeszcze lubili pomidorówkę. Zatem jeżeli od 20 odejmę 10, no to tutaj otrzymam 10 uczniów lubiących tylko i wyłącznie zupę szczawiową i grochową. Okreśmy więc na podstawie diagramu. Liczbę uczniów lubiących tylko i wyłącznie zupę pomidorową. Żeby policzyć tę liczbę, musimy od 130 uczniów lubiących zupę pomidorową odjąć tych, co lubią tylko pomidorową i grochową, tych, co lubią trzy zupy i tych, co lubią pomidorową i szczawiową. Otrzymamy 70 takich uczniów, lubiących tylko i wyłącznie zupę pomidorową. Na tej samej zasadzie określamy liczbę uczniów, lubiących tylko i wyłącznie zupę grochową. To znaczy, że od 80 uczniów, lubiących zupę grochową, musimy odjąć tych uczniów, którzy lubią pomidorową i grochową. Tych co lubią trzy zupy, i tych co lubią grochową i szczawiową. Okreśmy jeszcze liczbę uczniów lubiących tylko zupę szczawiową. Teraz, w końcu, możemy określić, ilu uczniów nie lubi żadnej z oferowanych przez stołówkę zup. Musimy wykonać takie działanie. Zobacz, trzeba dodać wszystkie liczby, które mamy zapisane w tym diagramie i odjąć te liczby od 300, 300 uczniów korzystających z tej stołówki. To jest właśnie odpowiedź, której szukaliśmy w tej części rozwiązania.